To znaczy? Podejrzewamy, że kiedy ktoś go wrzucił do wody, już nie żył, a prawdopodobną przyczyną śmierci jest skręcenie karku. Dziękuję, że państwo przyjechali i opowiedzieli mi ze szczegółami, co tak naprawdę się wydarzyło. Mąż nie chce ze mną rozmawiać. Siedzi tylko u siebie. Gdybym wróciła jeden dzień wcześniej z tego Londynu. Na tę chwilę to wszystko, co mamy do powiedzenia. Boż, ja naprawdę nie miałam pojęcia, że Marcin jest prześladowany w szkole. Tylko, że on w ogóle mi się nie zwierzał. Nawet jak rozmawialiśmy, to tylko jak minął dzień albo co zamówić na kolację. Co za mnie za matka? Jak mogłam być taka ślepa? Teraz wiem, dlaczego był taki skryty. Ukrywał orientację. Bał się kolegów. Bał się nawet własnego ojca. To znaczy? Co oglądasz? Obrzydliwe pedały. Nie mogę już na to patrzeć. Brzygać mi się chce. Ale co cię znowu ugryzło? Co oni ci przeszkadzają? No pchają się do telewizji, liżą przed kamerami. Przecież to obrzydliwe jest. Ale słuchaj, każdy ma prawo kochać kogo chce i żyć jak chce. Pchają się do mediów, chcą brać śluby. Zaraz będą dzieci adoptować. A dlaczego ty ich tak nienawidzisz? Bo sieją swoją zboczoną propagandę. Wiesz, że ty jesteś chory na głowę? Muszą się z tym tak obnosić? Pytam. Muszą? Wiesz co, nawet mi się nie chce z tobą dyskutować. Ciebie to sam papież by nawet nie przekonał. Ej, spokój. Tadeusz jest homofobem. Tylko skrzętnie ukrywa ten fakt, żeby nie stracić kontraktu z telewizją. Zdarzyło mu się nawet pobić geja, który go podrywał na jakiejś imprezie. Oczywiście wszystko mu się upiekło. Podpisał ugodę, zapłacił odszkodowanie. Jak zwykle zamiótł wszystko pod dywan. Zresztą jakie to ma teraz znaczenie? Świat się zawalił. Czy mąż wiedział o orientacji syna? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Próbowałam z nim rozmawiać, ale traktuje mnie jak powietrze.